Witam wszystkich miłośników mikrokontrolerów. Tym razem temat dla praktycznie wszystkich, choć głównie dla użytkowników AVR czy 8051, czy jakichś innych procesorów lub mikrokontrolerów, które nie mają wbudowanego USB, ale i użytkownicy mikrokontrolerów z wbudowanym USB znajdą tutaj ciekawe informacje. Jak wiadomo, AVR-y mało które mają wbudowane USB. Jeśli mają USB, to na przykład mają mało pamięci flash czy RAM, czy mało timerów. Generalnie wybór tych mikrokontrolerów AVR z USB jest skąpy. Zdecydowanie lepiej jest w LPC czy w STM32. W przypadku STM32 bardzo dużo mikrokontrolerów o bardzo różnych konfiguracjach ma USB. Warto tu wspomnieć, że pierwsze mikrokontrolery, czyli seria F1, STM32F1, czyli słynny z F103, z F105, 107, mają USB. Często nie tylko device, ale także host. A raczej może pracować w dwóch trybach: urządzenia lub hosta. Nawet małe mikrokontrolery z niedużą ilością flesza, na przykład F071, F091, mają wbudowane USB. Ale w wypadku, gdy tego USB nie mamy, sięgamy po mostek USB. Zazwyczaj jest to mostek USB UART. Szczerze powiem, że też początkowo używałem tych mostków, choć mają one stosunkowo dużo wad, jak zaraz zobaczycie, o których się nie wie, dopóki się nie dowie, że są lepsze rozwiązania w tej samej cenie. Jestem zwolennikiem mostków firmy FTD. Ona jako pierwsza tego typu układy zaczęła sprzedawać. Później były inne rozwiązania, ale one są zdecydowanie gorsze od FTDI. Na przykład nie można nadać swojego deskryptora, czyli nazwy urządzenia. Możliwości konfiguracji są skąpe lub wcale jej nie ma. W niektórych układach jest tak, że można tylko raz zmienić konfigurację. No, daleko im do FTDI, zwłaszcza że FTDI już sterowniki ma w systemie Windows, począwszy od, nie wiem, czy 7 czy 8, a być może nawet od Vista, ale nie jestem pewny. Miałem do czynienia z 7 i na pewno tam już sterowniki są. Vista nigdy nie używałem, bo to chyba jest najgorsze, co może być. W XP na pewno jeszcze nie było tych sterowników. No, w wypadku Linuxa jest inaczej, tam sterownik w ogóle nie jest potrzebny do urządzeń tej klasy. Chciałem tutaj Was zainteresować mostkami USB komunikującym się nie przez UART, a przez SPI, czy tam SPI. Takie układy sobie ściąga, przyniosłem na inny ekran, na inny monitor. Taki mostek używający do komunikacji kwadratu jest omówiony w maile przeszkadzają. Jest omówiony w EDW numer 5 i 6 z 2021 roku. Tam jest szczegółowo opisane, jak tego używać, jak konfigurować. Przy czym układ komunikujący się po SPI
daje większe możliwości. No i większą prędkość komunikacji. Generalnie zaletami tych układów, zarówno po I2C, jak i po SPI, jest to, że możemy modyfikować pamięć MPT, w której jest zapisany deskryptor, czy VitPIT, czy też zachowanie się portów uniwersalnych, tych IO, czy IO, jak to woli. One chyba tak są nazwane, IO, a nie GPIO, czyli GPIO. To już w nocie by trzeba zerknąć, jak tam sobie producent wymyślił. W układach, w których komunikacja jest po UART, czyli na przykład po popularnym FT232RL albo takiej okrojonej wersji z mniejszą liczbą linii FT230, wszelkie te rzeczy, deskryptory i tak dalej, czyli pamięć MTP, można zmieniać tylko i wyłącznie z poziomu systemu, z poziomu komputera. W wypadku I2 i SPI można to zmieniać z poziomu mikroprocesora, czy mikrokontrolera, czy tam uruchamianego systemu, do którego jest to podłączone. No jest to bardzo duża zaleta, bo gdy robiłem urządzenia, w których trzeba było te deskryptory modyfikować, bo po tych w komputerze było rozpoznawane, jakie urządzenie jest podłączone i co ono ma robić, no to trzeba było posadzić człowieka, który musiał te układy FTDI konfigurować, co było to dosyć upierdliwe, czasochłonne, a to przekładało się na pieniądze, bo nie mówimy to o 20 sztukach. W sytuacji, gdy robi to mikrokontroler, już nie potrzebujemy jednego człowieka, jakiegoś, który tym się zajmuje, czy to traci na to czas, czy trzeba kogoś zatrudnić i mu płacić. I przy okazji zabezpieczamy się przed tym, żeby ktoś z zewnątrz ingerował nam w ustawienia układu, bo możemy je po prostu zauważyć, że były zmienione i ustawić po swojemu. To, co jest też ważne, to można odczytać stan modemu, czyli te linie, tam RTS, CTS i tak dalej, i sterować nimi. Na przykład w wypadku UART-a no jest taka opcja, tylko są to dodatkowe porty, które podłączamy do mikrokontrolera. W I2C czy w SPI robimy to, przesyłając tym interfejsem informacje o stanie linii modemowych, czy też odczytując je. Kolejna rzecz, FIFO. Tu sobie ma ułatwię, może jakiś otworzę edytor, żeby było mi łatwiej. W zasadzie wszystkie z tych układów mają 512-bajtowe FIFO nadawcze, jak i odbiorcze. Nas najbardziej będzie interesowało odbiorcze. Cóż z tego, że sam układ ma taki bufor? W wypadku UART nic to nam nie daje. Po prostu dane przychodzące po USB są buforowane w tym buforze, ale my bezpośrednio nad nim w ogóle nie panujemy. Czyli co przyjdzie, będzie przez UART wysłane do mikrokontrolera. Więc w wypadku, w zasadzie każdego przypadku, gdzie mikrokontroler nie ma swojego sprzętowego bufora na UART-cie, a VR ma, no ile tych bajtów? Kto pamięta? Dwa, aż dwa. Z ARMami jest lepiej, ale tylko z tymi nowszymi, gdzie ten bufor ma nawet 16 bajtów, ale aż czy tylko 16. Po prostu te dane będą wysyłane i żadne manipulacje w tym momencie liniami tam RTS, CTS, nic to nie da, bo stan tych linii jest wysyłany do hosta,
a nie powoduje powstrzymania transmisji po UART. Także jeśli już coś do tego USB trafiło, to zmiana linii tych handshake'ów sprzętowych nie spowoduje, że zatrzymamy tą transmisję, czyli nie da się w kodzie zrobić czegoś w rodzaju, że zanim zawieszę przerwania, to robię tam, to chyba CTS jest, CTS równy tam powiedzmy, i tu na przykład to nic nie da, bo i tak dane będą przychodziły, jeśli już się znalazły w UART-cie. Gdy się nie znalazły jeszcze, to wszystko zależy od hosta, od programu, czy on zareaguje na stan tej linii i powstrzyma transmisję. Czyli tak naprawdę jesteśmy w czarnej, wiadomo. Druga rzecz. W wypadku AVR-u zwłaszcza. Tam niestety generator RC jest mało stabilny i nie można użyć go do komunikacji UART-owej. W wypadku ARM-ów, czy przynajmniej STM-ów 32 jest inaczej. Jest to stabilny zegar, bez problemu obsłuży UART-a. Co tu jeszcze można by powiedzieć? W każdym układzie wtedy jest dodatkowa pamięć EEPROM, przeważnie jest to 1 KB. Część jest zarezerwowana na MTP. Później pokażę obrazki, jak to dokładnie wygląda. Do tej pamięci nie możemy się dobrać przez UART-a, tylko od strony hosta. W wypadku i kwadratu ISPI mamy dostęp do tej pamięci, czyli zyskujemy jakąś dodatkową pamięć. Można tam na przykład sobie trzymać jakieś klucze licencyjne, czy jakieś tam inne informacje, jakieś liczniki czasu życia, co tam kto zapragnie. I nawet wymiana mikrokontrolera nie spowoduje utraty tych danych, bo one cały czas będą w tej pamięci układu FTDI. Teraz, znaczy to wszystko było omówione w tych artykułach w EDW, o których wspominałem. Ten interfejs był, czy miał być sprzedawany pod nazwą AVT 3293. Teraz chciałem pokazać mostek SPI, bo tamten to był mostek UART. Już z tego możemy zrezygnować. No co na pewno jest... Może zacznijmy od schematu. No nie jest zbyt skomplikowany. Tu mamy konwerter, czy izolator galwaniczny. Tu trochę, no nie jest to zbyt fortunne rozwiązanie ze względu na prędkość, będzie o tym dalej. Lepiej byłoby zastosować szybszy transoptor niż ten popularny tu. No jest ten układ tu jest niezbędny ze względu na, to jest bramka trójstanowa, przy okazji konwertuje jest konwerterem napięcia. Jest to niezbędne, ponieważ ten układ, ten izolator nie ma wyjść trójstanowych. Strop zezwolenia już nie pamiętam, czy on tylko stawia poziom nieaktywny, czy stan trzeci. Nawet jakby ustawił stan trzeci, to i tak nic nam to nie daje, bo wszystkie wyprowadzenia przyjmą wtedy taki stan.
A trzeba tu po prostu zorganizować sobie przejście z komunikacji dwukierunkowej na jednokierunkową. Układ umożliwia komunikację nawet czterobitową. Przy okazji warto wspomnieć o układzie FT221, który umożliwia komunikację 8-bitową. No jest po prostu zdecydowanie szybsza. Co ciekawe, rozpoznanie, czy to magistral jest 1, 2, 4 czy 8-bitowa, odbywa się automatycznie. No w tym układzie oczywiście mi czy 1, 2 czy 4, bo 8 nie ma takiej tutaj możliwości. Jest tylko jedna linia do konfiguracji. Reszta to typowa aplikacja takiego układu FTDI. Mówiąc szczerze, byłem bardzo zdziwiony, jak poznałem już możliwości tych układów, że one są tak mało popularne, zwłaszcza ten po i kwadracie, który też zajmuje dwa piny, tak jak w przypadku UART-a, a trzeba zauważyć, że w przypadku UART-a czy SPI masterem jest AVR-ek na przykład i on może mieć niestabilny ten zegar i nadal wszystko będzie działać. Jednocześnie też korzystamy rzeczywiście z bufora FIFO. Jeżeli przyjdą tam znaki, to my jako master odbierzemy, jakie odbierzemy. No chyba, że zostanie przepełniony bufor, to już trudno. Ale możemy po prostu sobie zawieszać przerwania, na przykład załóżmy, że w przerwaniach odbieramy te znaki, a w praktyce odbiera się w pętli głównej, bo one są tam buforowane, te 512 bajtów to jest sporo, więc można sobie pozwolić na zawieszenie przerwań na dość długi czas, znaczy nie komunikowanie się z układami po i kwadracie czy tam po SPI. No tu już chyba za wiele nie można powiedzieć o tym schemacie. Jest do tego opracowana płytka, oczywiście wzory płytek i tak dalej będą w zrozumieć elektronikę. To jest schemat, znaczy fotografia tej płytki, takiego konwertera, akurat z tym FT220. Co tu można jeszcze, może tak przejrzę tutaj fotografię, znaczy zrzuty ekranowe i powiem, o co chodzi. No tu akurat jest konfiguracja SPI w ARMie pokazana, jak ją zrobić. Tu dosyć ważna rzecz, przy czym można to też oczywiście z poziomu mikrokontrolera zmienić to ustawienie, ale żeby układ był widziany w Windowsie, trzeba ustawić, tak jak tu pokazałem, ten virtual.com. Inaczej komunikacja nie będzie możliwa przez wirtualnego koma, tylko przez biblioteki D2XX. To schemat podłączenia do Nucleo, tu do Arduino. To w artykule są szczegóły tutaj, o co chodzi w tym, w tej komunikacji, gdzie jest informacja o tym, że jakiś znak jest w buforze, czy jeszcze mamy coś do czytania, czy nie. Jakieś tam ustawienia, to już trzeba wniknąć w treść artykułu. Tu jak to wygląda, dimingi dla trybu jednobitowego. Problem związany z tym, że transoptor jest stosunkowo wolny. To jest wszystko opisane w artykule dla zrozumieć elektronikę. No dokładniej będzie opisane, bo jeszcze nie było. Tu ekrany z testów, że to działa bez użycia przerwań. Sterowanie liniami. Odczyt linii, sterowanie nimi. A tu mamy obszar tej pamięci konfiguracji, tej MTP.
Oczywiście w artykule też są materiały dodatkowe, gdzie są noty katalogowe szczegółowo opisujące, jak tą pamięć konfigurować. Tu jest ten program konfiguracyjny, w którym można sobie podejrzeć, jak to tam jest skonfigurowane. To jest pokazane, jak zrobić taki licznik resetów, czy znaczy uruchomień systemu, który jest przechowywany właśnie w pamięci EEPROM układu FTDI. To gdy no, ARMy bardzo rzadko mają pamięć EEPROM, a dokładniej symulowaną EEPROM we flashu, tak zresztą w AVR-ach chyba tylko seria L150 chyba ma tylko pamięć EEPROM, z tego co pamiętam. Łatwo się ją emuluje we flashu i dlatego generalnie nie jest ona potrzebna. To jest niby argument AVR-owców, że nie ma EEPROM-a w ARMie. Jak się okazuje, ten emulowany jest dużo lepszy, szybszy niż ten, który jest w AVR-ku, gdzie jest strasznie powolny. Niby ma buforowanie w tych większych 4-bajtowe, ale on działa tylko i wyłącznie podczas programowania przez zewnętrzny programator, ale nie przez mikrokontroler. Tu pokazałem, jak można sobie umieścić jakieś tam napisy w tym niewykorzystanym obszarze pamięci, ten NTP, który jest widoczny w tym FT-progu. Można jakieś dodatkowe jakieś informacje umieszczać, które mają być widoczne, bo tylko niewielka część tego obszaru jest widoczna w tej pamięci EEPROM, jest widoczna w FT-progu. Tu są pokazane obszary, które są objęte sumą kontrolną. Układ generalnie, jak mu się suma kontrolna nie zgadza, wraca do ustawień standardowych. W softie oczywiście są przykłady, jak modyfikować tą pamięć, jak liczyć sumę kontrolną i tak dalej. To też jest związane z tym akurat tym załaduj ten wirtualny sterownik VKOM-a, pokazany gdzie on jest tutaj w tej pamięci MTP, tak, gdzie on się znajduje. Czyli widać, że to jest 7 bit 2 bajtu, a dokładniej, bo tu jest organizacja, procesor w FTD jest 16-bitowy i w słowa jest zorganizowana ta pamięć. Widać, zmiana powoduje zmianę tego bitu. Tu jest pokazane, gdzie dokładnie jest konfiguracja, jak się mają zachowywać te dodatkowe linie. Gdzie jest przechowywany, ma nazwa producenta, deskryptor. W artykule jest opisane też, jak określić, gdzie ten deskryptor się znajduje i jak jest długi. To się zawiera, jak dobrze pamiętam, tu w tym bajcie, który nie jest objęty czerwoną ramką, tak samo i tu. Czyli dokładnie te 1,2 oznacza długość tekstu, tu 2803 to jest chyba stała wartość, jaka tam się pojawia. Oczywiście te informacje są w nocie katalogowej. To jest suma kontrolna. No i to wszystkie obrazki z artykułu. Kto chce poznać szczegóły, zobaczyć kody źródłowe, one nie są zbyt skomplikowane. Pokażę tu tak na krótko. To są jakieś tam kolejne lekcje omówione, a weźmy sobie jakąś tam. Może zrobię to tak. A, otworzyło się w końcu. No jak widzicie, ten kod
co to jest, nie wiem, napisane. A, się otworzył, ale nie wczytał tego pliku. Tylko ostatni, jaki tam był. No, trzeba by to, ten plik po prostu rozpakować. No, się poświęcę. Zrobię to. Tu mamy funkcje różne tego układu FT22. Nieważne, czy on to jest 220, 221. No i tu mamy całą tą obsługę tego nadawania odbioru. Jak widać, nie jest to jakieś specjalnie skomplikowane. Jest też oczywiście kod dla STM32. Podobnie tu jest to dosyć proste. I znowu nie chcę bez rozpakowania wczytać. No, kod będzie prawie taki sam. Różni się pewnymi tam szczegółami, samą komunikacją fizycznie z peryferiami. A tu, jak widać, jest zapisywanie tego obszaru MTP. Tu mamy odczytywanie, liczenie sumy. Komentarze jest trochę, są po polsku, więc nie powinno być problemu. Tu mamy kod, który służył do testów. Teraz, czemu używać w armii takiego mostka, kiedy przeważnie mają wbudowane? No, jest w tym pewien sens. Chodzi o to, że gdy chcemy odizolować galwanicznie, no to jak jest USB wbudowane, to można to zrobić układami służącymi do izolacji USB, ale są one dość drogie. Gotowe takie izolatory to jest mniej więcej stówka i to mowa o chińskich rozwiązaniach, o takich porządnych, no to już dwie stówki. Same scalaki, nie wiem jak teraz stoją, kiedyś były w granicach 30 zł, ale nie samym scalakiem taki izolator żyje. Tu możemy sobie tą izolację zapewnić za nieduże pieniądze, zdecydowanie mniejsze niż w wypadku izolacji po samym USB. Często jeszcze jest tak, że izolatory USB działają tylko w trybie 1.1, a tu nie ma problemu z trybem 2.0. No, a w wypadku AVR-ów czy innych mikrokontrolerów i niejako jesteśmy skazani na takie rozwiązania. Oczywiście można nie używać tutaj izolacji galwanicznej i sobie taki układ zbudować, pomijając ten U4 i transceptor U5. No i mamy po prostu zwykły, nieizolowany galwanicznie mostek. No, mam nadzieję, że teraz, biorąc pod uwagę, że cena tych układów FTDI, czy to po I-kwadracie, po SPI, czy to po UART, jest praktycznie taka sama, zacznijcie używać rozsądniejszego rozwiązania dającego większe możliwości. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji, znaczy do wsparcia czasopism Zrozumieć Elektronikę. Dziękuję za uwagę.